Jako, że nagrałem kiedyś poradnik na temat nagrywania gier z programu PlayTV, a program został wyłączony 15 grudnia, jak i strona, na której można było go pobrać, już nie działa, działać prawdopodobnie nie będzie, chyba że naprawdę się coś stanie, to mam dla Was poradnik z innego programu, jakim jest Medal TV. Siema, ja jestem Erku, a to jest właśnie poradnik nagrywania gier w 2020. Medal TV jest w sumie możliwe, że nawet jakościowo lepszy od PlayTV. Naprawdę jest bardzo dobry jakościowo i równie nie obciąża tak jak tamten program, ale ma jedno poważne ale, które zaraz Wam przedstawię. Jak już pobierzecie program, link w opisie. Zakładacie tu konto. Większość rzeczy się bardzo łatwo domyślicie. Naprawdę tutaj takich najprostszych rzeczy nie będę tłumaczyć, bo po co, tylko zabierać czas i tak dalej. Dobra, macie tutaj zakładkę klipy, w której macie swoje nagrane filmy. O, może Z zaprezentuję. marynarki. Co to? Bardzo ładnie się nagrywa. Czat to nieważne. Dobra, przejdźmy do ustawień. Ustawienia konta, dobra, nieważne. Klipy. Ustawiacie sobie tutaj przycisk, pod jakim chcecie nagrywać. Można również na myszce i na kontrolerze, na padzie. Jakość ja mam tutaj ustawioną maksymalną, bo naprawdę to mi nic nie obciąża podczas nagrywania. Tym jednym poważnym ale, o którym powiedziałem wcześniej, który jest różnicą w PlayTV, jest to, że PlayTV również było programem do nagrywania klipów, ale też do nagrywania całych materiałów z gier. A Medal TV niestety może tego nagrywać max 120 sekund. Ja swoje ostatnie filmiki z GTA nagrałem właśnie tym programem, ale robiłem to w taki sposób, że po prostu jak nagrało mi się 120 sekund, nagrywałem kolejne 120 sekund i to jest to poważne ale. Nagrywa na mega wysokim jakościowo poziomie, ale tylko do robienia klipów z gier, które możecie uploadować później na tym programie. Większość ustawień sami się domyślicie, bo nie ma tu nic skomplikowanego, to jest proste, tylko pokażę Wam jeszcze chyba dwie rzeczy ważne, które tam sobie ustawicie. Większość rzeczy możecie sobie zrobić jak ja, chyba że coś Wam nie będzie pasować. Na pewno tutaj sobie ustawcie, że automatyczne uploadowanie filmów po wyłączeniu gry ustawcie sobie na nigdy. Sami sobie zdecydujecie, czy chcecie wstawić film, czy nie, bo chyba na początku będzie ustawione to albo to, więc zmieńcie na nigdy. Po co ma obciążać internet i tak dalej, uploadowaniem. No i po co też macie uploadować tutaj, jeżeli tego nie chcecie. Drugą ważną rzeczą jest ustawienie tutaj, czy GPU, czy CPU. Jeżeli ustawicie GPU, to program będzie nagrywać używając karty graficznej, a jeżeli CPU, to procesora. Ustawcie opcję tą, którą uznacie za lepszą, którą w zależności od tego, które urządzenie w waszym komputerze jest lepsze, czy karta graficzna GPU, czy procesor CPU. Connection, no to tutaj połączenie z socialami. Gry. Gry, z jakimi można powiedzieć, że współpracuje program, czyli takie, które wykrywa po prostu. Można też nagrywać gry, których program nie wykrywa, ale wtedy tam jakieś może coś być. No bo nie uznaję to po prostu jako, że to jest tam gra, albo nie wiem, może nie wykryje. Nieważne, bo ja nagrywałem aktualnie GTA chyba tylko tym. General, możecie tu ustawić streamer mod, że tam nie będziecie dostawać powiadomień z innych rzeczy i tutaj z tego podczas nagrywania. Taką rzeczą jeszcze może ważną jest, że możecie sobie włączyć tutaj, aby tam nie było tego takiego obciążenia. Tu mieć wyłączone, tu włączone. Inne rzeczy już naprawdę ustawcie sobie jak chcecie. I w sumie nic innego ważnego tutaj nie ma. Więc przedstawiłem wszystko na temat tego programu. Jeżeli znajdę taki naprawdę porządny,
który będzie, raczej to jest porządny, ale który będzie mógł nagrywać gry w całości, bo nie chcę nagrywać takich, które są już z programów, które są już znane. Z tego programu nie widziałem żadnego chyba poradnika po polsku na YouTubie, dlatego go nagrywam, a też czuję się zobowiązany, bo miałem wcześniej poradnik z Place TV i jest parę osób, które pod tamtym filmem chciało poradnik z nowego programu, dlatego właśnie to wam pokazuję. Przepraszam jeszcze może za mój głos, jeżeli źle mnie było jakoś słychać, ale jestem po prostu chory w momencie, kiedy to nagrywam. I tak, każdy zawsze mówi to samo, kiedy jest chory, że przepraszam za swój głos. Ale dobra, to by było na tyle w tym odcinku, poradniku. Trzymajcie się i nara.